Radio Kraków. Jest 18.10 do godziny 19 w Radiu Kraków. Program z cyklu Godziny Rektorskie, którego gośćmi jednocześnie gospodarzami są rektorzy krakowskich uczelni. No a spotykamy się miesiąc przed krakowską częścią Światowego Kongresu Kopernikańskiego, do którego włączy się całe środowisko akademickie w Krakowie. No a że postać Mikołaja Kopernika to także pytania o rewolucję w nauce, dlatego i dziś nie zabraknie właśnie pytań o przełomy i to nie tylko te kopernikańskie. Jacek Bańka, dzień dobry. Dziś program prosto z Uniwersytetu Ekonomicznego, no i bo Kopernik był przecież wybitnym umysłem ekonomicznym. Rozpocznijmy od pierwszego z gości, jednocześnie gospodarza. Jest z nami profesor Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry Państwu. Profesor Wojciech Widłak, rektor Akademii Muzycznej. Dzień dobry. I profesor Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o znaczeniu Kongresu Kopernikańskiego, no właśnie pytanie o ten moment w historii, w którym się obecnie znajdujemy. Światowy Kongres Kopernikański odbywa się w czasie, kiedy tę dyskusję publiczną zdominowały rozważania o sztucznej inteligencji. Z Panów perspektywy, rzeczywiście możemy mówić o jakimś przełomie, w którym teraz się znajdujemy i czy można go w jakimś sensie porównywać? No, trudno porównywać rewolucję, ale czy to jest taki moment przełomu? To znaczy moment, w którym władzę zaczyna przejmować sztuczna inteligencja. Profesor Mazur. Sądzę, że jest tak, że w każdej epoce jest taki moment, kiedy żyjący uważają, że to jest ten wyjątkowy moment i coś istotnego się zmienia. Z pewnością również tak jest teraz. Natomiast są pewne elementy, które pokazują, że się to może być taki istotny moment. Od czasów testu Turinga, wtedy kiedy po raz pierwszy komputer wygrał z człowiekiem, zaczęliśmy bardzo poważnie myśleć, gdzie są granice umysłu ludzkiego, a gdzie są zdolności maszyny wytwarzania pewnego sposobu myślenia i sztucznej inteligencji. I oczywiście byłoby zbyt daleko idącym powiedzeniem, że maszyny przejęły i wpływają bardzo silnie na ludzi, ale to, co się dzieje w tej chwili ze sztuczną inteligencją, chociażby ostatnie wydarzenia, ten GP Chat, pokazuje, że te granice się coraz bardziej przesuwają i wydaje mi się, że nie dojdzie do momentu, w którym istotnie jeszcze kreatywność tych maszyn będzie tak duża, żeby przejąć emocje i panować i sterować zachowaniami ludzkimi, natomiast będziemy coraz bardziej od tego uzależnieni. Wydaje mi się, że to jest coś, co jest nieuchronne i pewną ciekawostkę Państwu podzielić z pewną ciekawostką. Ostatnio przeczytałem bardzo ciekawy tekst, który mówi o tym, że we Francji trwa debata na temat tego, czy sztuczna inteligencja i roboty nie powinny mieć swoistego rodzaju związków zawodowych. Ja wiem, że to z naszej perspektywy zupełnie już mi zadziwiające, ale to pokazuje, że pewne wzorce kulturowe zaczynają się bardzo radykalnie zmieniać. To pytanie do profesora Jacka Popiela. Uniwersytet Jagielloński jest organizatorem tej krakowskiej odnogi Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Wiem, że w programie nie ma dyskusji o sztucznej inteligencji, no ale czy to jest jakiś dodatkowy kontekst, który sprawia, że te dyskusje będą mieć no, dodatkowe znaczenie podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego? Specjalnego tematu nie ma w tych dyskusjach poświęconego sztucznej inteligencji, ale ja sądzę, że ten temat się pojawi, bo w chwili, kiedy układaliśmy program naszego kongresu, to była jesień poprzedniego roku. Natomiast to, co się pojawiło w ostatnich miesiącach, to sprawia, że właściwie przedstawiciele wszystkich nauk muszą się do tej problematyki odnieść, zarówno w tym wymiarze, jakiego typu korzyści ta sztuczna inteligencja przyniesie, ale też jakie stwarza zagrożenia. I myślę, że obojętnie, czy będą dyskutowali filozofowie, ekonomiści czy historycy, to ten temat musi się pojawić. No, w uczelniach ten problem dzisiaj jest powiązany przede wszystkim z wiadomą aplikacją. Ja sądzę, że to jest problem, który dotyczy oryginalności opracowań studentów, doktorantów. My mamy świadomość, że to jest jakieś zagrożenie i że to wymaga pewnej czujności, ale wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy gotowi odpowiedzieć na pytanie, czy to rzeczywiście zmieni sposób postrzegania rozwoju polskiej nauki. Bardzo dziwne zdanie wygłosił ostatnio podczas takiego spotkania ze mną poprzedni mój rektor, czyli pan rektor Wojciech Nowak, który mówi, że my mówimy o zagrożeniach z punktu widzenia
pisania prac przez studentów, doktorantów, ale on twierdzi, że ten sposób daje szansę lepszego przygotowania się wykładowców do poszczególnych wykładów, do poszczególnych zajęć, bowiem w trybie dość szybkim te aplikacje dają możliwość na przykład zgromadzenia materiałów. Niejednokrotnie trzeba było paręnaście dni, może nawet tygodni spędzić w bibliotekach, żeby zgromadzić materiał, natomiast te aplikacje, które są pewnym osiągnięciem sztucznej inteligencji, dają szansę lepszego przygotowania się. Myślę, że wszystkich nas czeka dyskusja na temat sztucznej inteligencji i tego, co ona przyniesie w ramach rozwoju dydaktyki, ale także w ramach traktowania problemów etycznych. Za moment zresztą zapytam, w jaki sposób na model kształcenia może wpłynąć sztuczna inteligencja. Najpierw jednak pytanie o ten moment historyczny. Profesor Wojciech Widłak, rektor Akademii Muzycznej, na pewno świat artystyczny też dyskutuje o tym, czy jesteśmy w jakimś ważnym momencie. Zresztą być może ten ważny moment już nastąpi, bo chyba niedokończona Schuberta została już dokończona przez sztuczną inteligencję, profesor Widłak. Tak, myślę, że i wiele utworów Mozarta na przykład zostało skomponowanych przez sztuczną inteligencję. Kolejnych oczywiście utworów, nie tych oryginalnych, ale to żartem. Czy jesteśmy w momencie historycznym, przełomowym? Myślę, że jednak nam współczesnym trudno jest to ocenić jednoznacznie. Niewątpliwie natomiast stajemy wobec pewnego problemu, bardzo szybkiego rozwoju technologii, która jest znakomitym, bardzo przydatnym narzędziem. Ale obserwujemy jednocześnie taką sytuację, że im więcej wiedzy jest właśnie w tych technologiach nowych, tym bardziej kurczy się nasza wiedza. My stajemy się coraz bardziej uzależnieni od tych narzędzi, które sami sobie stworzyliśmy. W dodatku tworzy się swego rodzaju zamknięte koło, ponieważ ta kreatywność prezentowana przez narzędzia, no właśnie przez sztuczną inteligencję, ona jest wywołana przez człowieka. Ona ma jednak też znaczące ograniczenia. Co więcej, bazuje na przykład na wiedzy, którą pobiera z internetu, a doskonale wiemy przecież, że to nie są w każdym przypadku wiarygodne źródła. Łatwo więc wpaść w pułapkę, dlatego myślę, że sztuczna inteligencja jest przydatna przede wszystkim właśnie jako narzędzie wspierające, ale wspierające człowieka w tej jego kreatywności, która właściwie nie ma barier. Mikołaj Kopernik jest znakomitym właśnie tego przykładem jako badacz, jako naukowiec, który był po prostu otwarty i był wrażliwy na prawdę i tej prawdy dociekał. To jest bardzo głęboko ludzkie. Profesor Andrzej Bednarczyk, Akademia Sztuk Pięknych. No tutaj sztuki wizualne również nie mogą nie pozostać bez dotknięcia tej sztucznej inteligencji. Zresztą taka refleksja niedawno miała miejsce podczas konferencji Metaświaty, organizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych. Tak, tak. Na pewno zmienia się w sztuce rozumienie rękodzieła, czyli tego kontaktu fizycznego twórcy z materią, czyli taki, powiedzmy, interfejs pomiędzy ideą, umysłem, a potem wizualizacją tego. Mistrzostwo wykonawstwa w sztukach wizualnych teraz zupełnie zmieniło swoją funkcję. Troszeczkę inaczej niż w muzyce, prawda? Jednak wirtuozostwo wykonawcze w muzyce jest w rękach człowieka, a ja się nie martwię o sztuczną inteligencję. Ona nas zmieni na pewno. Na razie sztuczna inteligencja w sposób udatny i wspaniały naśladuje człowieka. Więc może maszyna wykonać coś, co będzie nie do odróżnienia od ludzkiego dzieła. Ostatnio jeden z fotografików odmówił przyjęcia nagrody na międzynarodowym konkursie sztuki fotograficznej, stwierdzając, że to sztuczna inteligencja zrobiła tą fotografię, a nie on. Bardzo to mocno jest widoczne dzisiaj. I oczywiście jesteśmy pewni obaw, ale też pełnych nadziei. Ja raczej marzę o tym, że któregoś dnia stanę przed dziełem, które nie będzie dziełem ludzkim i ja to rozpoznam z jego immanentnych cech,
że to jest dzieło maszyny. Może niedługo będziemy do pojęcia sztuka dodawać ludzka sztuka. Może przestaniemy być jedynymi kreatorami na świecie. Oczywiście to są dalekosiężne pewnie marzenia, chociaż to szybciutko teraz leci, ale faktycznie wielkie, wielkie zmiany przed nami i w uczeniu, i w tworzeniu. No właśnie, o te zmiany w uczeniu zapytam. To znamienne, co powiedział pan rektor Bednarczyk, wcześniej rektor Popiel. Rektor Popiel mówił, kiedy przygotowaliśmy program Światowego Kongresu Kopernikańskiego, jeszcze o tym nie było mowy. To znaczy, była mowa, ale nie tak gorąca dyskusja, jak obecnie nam towarzyszy, więc tempo jest błyskawiczne, jakby wchodzenia w nasze codzienne życie tej sztucznej inteligencji. Jak to może wpłynąć na modele nauczania, modele kształcenia, profesor Mazur? Czy uważam, że Kraków powinien z wielkim zainteresowaniem, Kraków w sensie uczelni, szkół średnich, myśleć o wykorzystaniu tej sztucznej inteligencji. Znaczy ona już jest, ona się dzieje, ona zmienia świat. I jeżeli chcemy być częścią tej zmiany, to musimy bardzo mocno się na to otworzyć. Nauczanie tego, jak się posługiwać sztuczną inteligencją. Tak jak ja patrzę na to, to ta sztuczna inteligencja wymaga pewnego swojenia, nabycia pewnych kompetencji nie po to, żeby zostać jej zakładnikiem, czy się od niej zależeć, ale po to, żeby ją kreatywnie wykorzystać. Zdolność generowania różnego rodzaju informacji, budowania różnego rodzaju sugestii jest czymś, co moim zdaniem służy kreatywności, wzbogaca nas zasób wiedzy. Z tego punktu widzenia uważam, że gdyby Kraków się naprawdę na tę sferę otworzył, to byłaby istotna zmiana, bardzo pozytywna zmiana. Jak to będzie wpływać? Bardzo różny sposób. Z jednej strony pojawi się problem dotyczący wiarygodności. Ta sztuczna inteligencja generuje niezwykłe rzeczy. Z pewnością każdy z nas jakoś tego doświadczył. Generowanie artykułu quasi-naukowego trwa kilka sekund i otrzymujemy opracowanie, które sięga do mnóstwa wartościowych źródeł. Ale zarazem to jest mnóstwo rzeczy nieprawdziwych. Czyli to będzie problem weryfikacji wiarygodności. Drugi istotny problem to będzie problem jakby weryfikacji tego, co jest wytworem emocji mózgu człowieka, studenta, ucznia, a co jest wytworem sztucznej inteligencji. To trzeba zbudować pewną kompetencję, która pozwoli nauczycielom na różnych poziomach to weryfikować. Wreszcie problemy etyczne. Znaczy to będzie moim zdaniem bardzo głęboka zmiana i wtedy, kiedy rozmawiamy ze studentami, to widzimy, że oni ochoczo już korzystają z tego. Zatem moja fundamentalny sposób myślenia o sztucznej inteligencji jest taki, otwierajmy się, wykorzystujmy, ale oswójmy tę technologię, aby stała się narzędziem budowania kreatywności, a nie czymś, co nas pozbawia refleksyjności, czyli nas zależnymi. Jak sztuczną inteligencję powinny, mogłyby oswajać uniwersytety, profesor Jacek Popiel? Ja sądzę, że nie ma właściwie dyscypliny, dziedziny nauki, która nie będzie korzystała ze sztucznej inteligencji. Natomiast zgadzam się z panem rektorem Mazurem, że to, co właściwie nas w tej chwili zajmuje, oprócz umiejętności wykorzystania tej sztucznej inteligencji, to ten problem etyczny. To jest ten pierwszy etap, do którego my musimy się w uczelniach przygotować, zarówno gdy chodzi o weryfikację wiedzy studentów w formie właśnie prac licencjackich, magisterskich, jak i prac doktorskich. Bo powiem otwarcie, my mamy już takie eksperymenty zrobione przez naszych specjalistów, którzy zadali temat i otrzymali efekt w postaci pracy magisterskiej czy pracy doktorskiej. I to były prace, które z punktu widzenia lektury spełniały kryteria, na podstawie których można byłoby przyznać stopień czy tytuł. Natomiast to, co jest jeszcze w tej chwili nieopanowane przez właśnie tego typu aplikacje, to jest literatura najnowsza, a w przypadku wielu dziedzin dyscyplin jest tak, że nauka się dzieje dosłownie z miesiąca na miesiąc i coś może być w tym momencie nieuchwycone i sprawdzone. Natomiast w praktyce umiejętność korzystania z tej sztucznej inteligencji, tego, co ona daje, to może być różnoraka. Ostatnio dyskutowałem z paroma lekarzami, którzy mówiąc o tym, co ten rodzaj no właśnie inteligencji daje, to jest coś, czego dzisiejszy świat może nie zaproponować. A mianowicie, jeśli wrzuci się całą serię wyników pacjenta, powstałych w różnych okresach, to w praktyce można uzyskać informacje, jakiego typu zagrożenia i choroby mogą się pojawić albo się już pojawiły. Niejednokrotnie lekarz no nie ma na tyle czasu, żeby w danym momencie poświęcić pacjentowi właśnie taką szczególną uwagę, natomiast efekt wynikający z analizy różnorodnej dotychczasowych badań, diagnoz, może przynosić takie, a nie inne efekty. Także ja bym mówił o tym, że oprócz tego problemu etycznego jest problem umiejętności wykorzystania w
w dobrych cerach. No to jest tak zawsze w nauce, że nie wiem, atom w momencie, kiedy został wynaleziony, wydawało się, że może służyć tylko i wyłącznie dobru. W pewnym momencie był zagrożeniem, ale to od nas, ludzi, od naukowców zależy, jakie będą efekty praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji. Natomiast ja się tutaj z kolegami artystami zgadzam, w pewnym momencie nie zastąpi się człowieka, bo tak jak będziesz miał w konkursie chopinowskim, no nie zagra ci chyba, mam nadzieję, żaden aparat tak, żebyś mógł powiedzieć, że on wykonał dany utwór lepiej niż no, dany artysta, który wniesie swoją osobowość do tego, co jest w interpretacji Chopina przykładowo. Ale to jest moje takie mniemanie, taka nadzieja, że jednak człowieka się nie zastąpi. No to zapytajmy profesora Widłaka, czy rzeczywiście istnieje takie prawdopodobieństwo. No i jak model kształcenia na uczelni artystycznej, uczelni muzycznej może zmienić sztuczna inteligencja? Bo rozumiem, można z nią chyba ćwiczyć. Zacznę od tego prawdopodobieństwa. No ono niestety jest, że oszuka się człowieka i dzieło czy interpretacja, oczywiście nie mówię o koncercie na żywo, który widzimy, ale mówię o nagraniu. Rzeczywiście można słuchacza oszukać i wmówić mu, że to jest znakomita czyjaś interpretacja. Cóż, tutaj napotykamy jednak na subiektywność percepcji. Poza tym nie zapomnijmy o jednym, że sama sztuczna inteligencja jest też dziełem człowieka i ona bazuje również na tym, czego ją się uczy na samym początku. Jakie są, że tak powiem, niefachowo może, wytyczne twórcy, który na samym początku tworzy pewien algorytm, pewien schemat działania i potem ta sztuczna inteligencja za pomocą powtarzanych czynności nabywa pewnych umiejętności. I właśnie w tym działaniu swoją drogą widać te różnice. To jest jednak coś dalece bardziej wtórnego niż działanie pojedynczego człowieka, bo człowiek nie ma jednakowych ludzi. Jest jeden człowiek, jednostka. I on ma swoją wrażliwość, on ma swoje emocje, on ma swoje uczucia, on na swój sposób się zachowuje, mówi, może kopiować pewne zachowania, ale nigdy nie robi tego w 100%, nigdy w 100% nie jest kopią. Jeśli chodzi o kształcenie muzyków, to zarówno sztuczna inteligencja, jak też narzędzia informatyczne są niezwykle przydatne w kształceniu. Można powiedzieć, że ułatwiają, upraszczają pewne rzeczy, dojście do pewnych wniosków, ale do umiejętności przede wszystkim. No, to są na przykład takie programy wykorzystywane w kompozycji, jak program, który buduje, tworzy możliwości instrumentacji, porównuje style, ale na czym bazując? Oczywiście na wiedzy, która została najpierw do tego systemu wprowadzona, tylko on to robi po prostu dalece, dalece szybciej niż człowiek, czy nawet zespół ludzki. To są również badania percepcji dźwięku, które bardzo pomagają wykonawcom w ćwiczeniu właściwej intonacji, w ćwiczeniu lepszego słyszenia, a to się z kolei przekłada na poziom wykonawstwa. To są różnego rodzaju oprogramowania w takim ogólnym haśle zamykające się Computer Aided Composition, czyli wspomaganie komponowania, ale znowuż jest tutaj potrzebny ten jeden człowiek, taki na przykład Penderecki, który był osobowością i jego muzyka jest właśnie rozpoznawalna i jednak niepodrabialna. Znamy mnóstwo utworów, które są w stylu Pendereckiego, ale to nie jest Penderecki. Jednak i komputer myślę, że też w 100% nie jest w stanie tego podrobić. Powiem jeszcze krótko tylko o tym, że właśnie trwa festiwal współczesnej muzyki kompozytorów krakowskich i wczoraj akurat był wykonany utwór specyficzny, utwór Mateusza Bienia, kwartet hybrydowy. Tam było dwóch żywych wykonawców i dwie partie grane na syntezatorze. No i teraz właśnie można te technologie wykorzystać w sposób twórczy, dlatego że tu nie chodziło o to, żeby to brzmienie syntezatorowe naśladowało żywego wykonawcę, tylko że ta warstwa wykorzystywała rzeczy, które są
bardzo trudne albo niemożliwe do wykonania przez wykonawców na żywo. I to połączenie, muszę powiedzieć, było trochę prowokujące, ciekawe, ale też dające do myślenia, jeśli chodzi o dzisiejszy temat naszej dyskusji. Profesor Andrzej Bednarczyk, Akademia Sztuk Pięknych, w jaki sposób model kształcenia na SP może, a może już zmienia sztuczna inteligencja? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musiałbym zacząć od takiego buńczucznego stwierdzenia, że w przyszłości sztuczna inteligencja całkowicie przejmie rynek kultury rozrywkowej. Ponieważ bazując na big datach i analizie preferencji określonych grup społecznych, będzie proponować coś o najwyższym stopniu akceptacji i pożądania. Sztuki piękne i to nie tylko wizualne, ale w ogóle to, co nazywam sztukami czystymi, czyli wolne od użytkowania, mogą się czuć, uważam tutaj, bezpieczne, ponieważ one nie powstają gwoli zadowolenia czy zaspokojenia czyich gustów. Sztuka w ogóle nie porusza się po gustach odbiorców. Jest erupcją czy emanacją świadomości ludzkiej i w jego koniecznym żądaniu wyrażenia siebie w świecie. I to jest bardzo, bardzo istotne, a wiemy, że sztuki czyste i sztuki użytkowe oczywiście są splecione z sobą, prawda? W różnoraki sposób i też trudno czasami rozróżnić sztukę czystą na przykład od sztuki propagandowej, czyli takiej, która ma konkretne efekty emocjonalne spowodować. Jeśli chodzi o uczenie sztuki w dobie inteligencji sztucznej, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest to, że my niezależnie od sztucznej inteligencji coraz częściej pracujemy w zespołach kreatywnych. Oczywiście malowanie obrazu bardzo często odbywa się w samotności, ale to jest tylko jedno z pięterek sztuki. Coraz więcej dzieł powstaje w zespołach kreatywnych, a zespoły kreatywne powstają w ten sposób, że gromadzimy jak największe odmienności i jak najmocniejsze osobowości, ale tak z jakimś klejem, który skłoni je do współdziałania. Gdybym zebrał, no teatr jest, czy film jest, są wspaniałym przykładem tego. Gdybym zebrał zespół ludzi, którzy by sobie wzajemnie potakiwali, z tego nie może powstać dobry spektakl. Każdy musi jakiś ferment wnieść. Ja spodziewam się, że niedługo zaczniemy tworzyć zespoły kreatywne, a jednym z członków zespołów może być sztuczna inteligencja. Znowu daleko sięgam, bo na razie jest narzędziem. Nie może być partnerem w tworzeniu, ale nie mogę logicznie myśląc wykluczyć takiego stopnia samouczenia maszyny, że będzie proponować rzeczy jakby ze swojego punktu widzenia, bo to jest zderzanie z sobą punktu widzenia. W ogóle sztuka i kultura rodzą się na zderzeniach spojrzeń, na perspektyw. To właśnie to jest motorem naszego działania, chyba dokładnie tak samo jak nauka. Prawda? To tutaj nie ma akurat różnicy. I gdybyśmy mieli dożyć takich czasów, że sztuczna inteligencja faktycznie mogłaby być partnerem, chociaż ja sobie tego nie wyobrażam, ale jestem w stanie pomyśleć, to muszę powiedzieć, że nasza ludzka kreatywność, czy kreatywność naszych zespołów twórczych mogłaby dostać dodatkowej energii przez tego odmieńca, z którymi będziemy współpracować. Na razie w kształceniu odróżniamy jasność idei i umiejętność jej materializowania od wykonawstwa. Już teraz bez sztucznej inteligencji wiele dzieł sztuki powstaje za pośrednictwem maszyn. Czy rzeźba, czy grafika, czy fotografika, czy te elementy, czy te interdyscyplinarne wydarzenia przecież powstają jeszcze nie wspólnie z maszyną, ale za pomocą maszyny. I tutaj się dużo akurat fundamentalnie nie zmieni w kształceniu, bo
to, że trzy kreski mogą nieść potężną energię i potężną ideę, już od dawna jest wiadome. Nie trzeba ekwilibrystyki wykonawczej tutaj koniecznie stosować. To zanim przejdziemy do samego Światowego Kongresu Kopernikańskiego, to jeszcze na marginesie tego, co panowie rektorzy powiedzieli, muszę zapytać o jedną rzecz, o przyswajalność tych innowacyjnych rozwiązań, przyswajalność przez oczywiście krakowskie uczelnie. Chodzi o to, o takie pytanie dotyczące tego wychwycenia tego momentu, żebyśmy czegoś nie przespali, to znaczy wdrażania choćby sztucznej inteligencji, no moglibyśmy tu przywołać metaversu. Świat akademicki i sektor nauki, sektor wiedzy to jest jeden z najważniejszych sektorów gospodarczych Krakowa. Liczba studentów w Krakowie maleje. To jest pytanie o to, czy uda nam się, czy wychwycimy ten ważny moment, żeby te nowatorskie rozwiązania przyswoić, tak abyśmy no, pozostali nadal liderami, biorąc pod uwagę świat wiedzy, tak by Kraków nadal przyciągał studentów i by sektor wiedzy był jednym z najważniejszych sektorów gospodarczych miasta. Profesor Mazur. Sądzę, że znaczy nie stać nas na przegapienie tego momentu. Jestem optymistą dlatego, że istnieją pewne okoliczności, które pozwalają być optymistą. Po pierwsze, mamy bardzo dużo uczelni i my jako pracujący badacze doświadczamy korzyści, które płyną z tej sztucznej inteligencji w różne sposoby, na różne sposoby. My jesteśmy środowiskiem bardzo kreatywnym i otwartym. Mamy wreszcie coraz częściej bardzo konkurencyjny, nowoczesny biznes, który jest do pewnego stopnia naszym klientem. My kształcimy studentów i ten biznes oczekuje, że również ta kompetencja będzie jedną z kluczowych kompetencji. I wreszcie mamy naszych absolwentów, którzy bez tej kompetencji nie poradzą sobie na rynku pracy. Czyli suma summarum mamy trzy takie strumienie presji, które powodują, że to jest moment, który moim zdaniem się zdarzy. I że jeżeli myślałbym o takich istotnych elementach rozwojowych Krakowa, to może być taki element. I na koniec tego wszystkiego, to co jest potrzebne, żeby naprawdę kreatywnie wykorzystać sztuczną inteligencję, to jest potrzebne pewne kreatywne i refleksyjne środowisko, które łączy nowoczesny biznes, uczelnie i kulturę. My to wszystko mamy. Mamy absolutnie sprzyjający ekosystem, który pozwala optymistycznie patrzeć. Teraz pytanie, które jest fundamentalne, które jest i do władz uczelni, do biznesu, ale też do władz miasta. Jak te różne komponenty połączyć, żeby z tego, co wydaje się być oczywiste, zbudować realną, silną zmianę, bo uważam, że to jest pewien element myślenia o Krakowie, który może spowodować, że to miasto stanie się naprawdę również w tym wymiarze bardzo widocznym, znaczącym miastem, tylko w Europie, ale na świecie. Jak nie przegrać w tym wyścigu? Jak pozostać no, na czele, biorąc pod uwagę przynajmniej tę ofertę z tego szeroko pojmowanego sektora wiedzy? Profesor Jacek Popiel. Ja nie mam wątpliwości, że wszystkie dyscypliny, wszystkie dziedziny sztuki wykorzystają sztuczną inteligencję i jesteśmy na to przygotowani. To ożywienie jest nieprawdopodobne w tych ostatnich miesiącach. Poszukiwanie właśnie, co mogłaby mi ta sztuczna inteligencja dać. Natomiast, ponieważ ja jestem jednak przedstawicielem nauk humanistycznych, to przy podziwie dla tych różnych rozwiązań, ja mam taką nadzieję, że jednak ona w pewnych momentach nie zastąpi człowieka, jego inwencji, jego niepowtarzalności. I panie redaktorze, kiedy no, otrzymałem, na jaki temat będziemy rozmawiać, to gdybym miał trochę więcej czasu, to sobie pomyślałem, czy sztuczna inteligencja w momencie, kiedy bym zadał temat Hamleta, stworzy mi coś, co przekroczy świat wartości szekspirowskiego utworu, czy różnego rodzaju później nawiązań do tego utworu. Mnie się wydaje jednak, że za każdym razem to, co było niepowtarzalnością Sofoklesa, Szekspira, co jest dzisiaj Olgi Tokarczuk, czy było Szymborski, no pozostanie jednak czymś, co jest od człowieka. Człowiek może wykorzystywać różnego rodzaju pomoce techniczne, ale zawsze jednak ten początek, ten twórczy niepokój będzie wychodził od człowieka, nawet wówczas, kiedy będzie właśnie myślał o tym, żeby zastosować sztuczną inteligencję. Taka jest moja nadzieja. Czy ten ekosystem rzeczywiście jest optymalny, biorąc pod uwagę no, i uczelnie, i biznes, i choćby władze samorządowe, optymalny do tego, by tę zmianę wykorzystać, biorąc pod uwagę i myśląc cały czas o tym sektorze wiedzy w Krakowie? Profesor Wojciech Widłak. No my te zmiany nieustannie oczywiście wykorzystujemy, natomiast w tym wszystkim nie możemy wypuścić spod kontroli tego systemu, jakim jest sztuczna inteligencja. Tutaj jednak decyzje muszą być podejmowane przez człowieka. Jeśli chodzi o uczelnię muzyczną, jaką jesteśmy, no
tutaj kreatywność jest pierwszym, najistotniejszym czynnikiem. Kreatywność i otwarcie. Ta kreatywność była zawsze obecna. Innowacyjność nawet powiedziałbym. Innowacyjność w sztuce. No, wystarczy powiedzieć o przywołanym już przeze mnie Krzysztofie Pendereckim, który u początków swojej kariery wprowadził rzeczywiście innowacyjne brzmienia. To jest także domena muzyki elektroakustycznej, która jest nieustannie nastawiona właśnie na innowacyjność, ale która jednocześnie też stwarza na przykład możliwości nieograniczone kopiowania. I tu mamy kolejne zagrożenie. To jest kwestia praw autorskich do materiału, który jest powszechnie dostępny i z którego człowiek nie powinien bezprawnie korzystać bez ograniczeń. Powinien respektować właśnie prawo własności. Przecież istnieje coś takiego jak plagiat i o plagiat w przypadku wykorzystywania właśnie w sposób nieograniczony nowoczesnych technologii jest o wiele łatwiej jest go popełnić. W tym wszystkim ta indywidualność i oryginalność to pozostaje cały czas najważniejsze w sztuce i tego powinniśmy uczyć, a jednocześnie powinniśmy młodzież uczyć również tych umiejętności postawienia sobie pewnych granic, albo umiejętność korzystania z narzędzi w sposób jak najbardziej świadomy wszelkich możliwych konsekwencji. No i oczywiście ta innowacyjność to nie jest tylko w samej twórczości, ale także w tym, co stanowi oferta uczelni, jeśli chodzi o kształcenie. Powinniśmy dostosowywać się do świata współczesnego i wybiegać myślą naprzód. Kraków nierzadko bywa kojarzony z takim miastem zabytków, prawda? Tymczasem Kraków jest jednocześnie przecież właśnie ośrodkiem innowacyjności. Ten nasz potencjał trzeba nieustannie światu pokazywać, bo warto. Profesor Andrzej Biednarczyk jest spokojny? Ten sektor wiedzy tutaj nie prześpi tego momentu zmiany? Nie zauważam, żebyśmy spali i pochrapywali. Jestem, jeśli chodzi o Kraków, o społeczność akademicką, jestem całkiem spokojny. Przede wszystkim jesteśmy otwarci na swoje odmienności i otwarci na zmiany. Sztuka krakowska i nauka krakowska nieustająco kwestionują same siebie. A to jest podstawa żywego organizmu mentalnego i my nieustająco się pytamy, kim jesteśmy i czym jest to, czym się zajmujemy. I to jest dobra podstawa do oczekiwania kolejnych zmian. Więc to nie jest takie zapyziałe jakieś miejsce, w którym wszyscy dobrze wiemy i bronimy jak niepodległości raz przyjętej prawdy. Wiemy, to tworzyć znaczy kwestionować, przede wszystkim poddawać wątpliwość samego siebie i swoje osiągnięcia. To jest podstawa, bez tego nie ma sztuki, nie ma nauki i tutaj jestem spokojny. Czy możemy, że tak powiem, już tak się zupełnie spokojnie zasiąść w fotelach? Nie, oczywiście, że nie, ponieważ łatwo jest przeoczyć coś. Łatwo jest właśnie, jak tu mówił profesor Widłak, wypuścić spod kontroli. Powtarzam to wielokrotnie, sztuczna inteligencja, póki co, to jest narzędzie. Narzędzie nie jest ani dobre, ani złe samo w sobie. Jednym młotkiem można zrobić wspaniałe rzeczy, można wyrzeźbić wspaniały posąg, a można też sobie zrobić krzywdę lub komuś innemu. W naszym rozpędzie cywilizacyjnym ciągle mamy obawy, takie, o których mówimy, karabin maszynowy w rękach szympansa. No, tego się obawiamy, że sztuczna inteligencja ma takie możliwości, a nasze umiejętności użytkowania nie nadążają za tymi możliwościami. O to chodzi. I jesteśmy czujni i pilnujemy siebie i chyba siebie nawzajem, bo ta możliwość spoglądania na swoją dziedzinę cudzym okiem jest naprawdę wspaniała. Także jestem spokojny, ale czujny. No to w takim razie jakie znaczenie dla całego sektora wiedzy, dla krakowskiego środowiska akademickiego będzie miał Światowy Kongres Kopernikański, bo tutaj mówimy o tej wielkiej zmianie, którą niesie choćby sztuczna inteligencja, ale moglibyśmy tu metavers przywoływać i wiele różnych tych innowacyjnych rozwiązań w kontekście no właśnie tego przewrotu kopernikańskiego,
o którym tyle będziemy w Krakowie w drugiej połowie maja dyskutować. Profesor Stanisław Mazur. Powiadając to, o czym mówili moi szanowni przedmówcy, sztuczna inteligencja się dzieje. Teraz jakby mądrość leży na tym, żeby ją oswoić, po to, żeby nie zostać jej zakładnikiem. Nie ma lepszego miejsca do oswajania tego czegoś nie do końca rozpoznanego, jak szkoły i uczelnie. Z tego punktu widzenia zdaje mi się, że nam jest bardzo po drodze z tym myśleniem. I teraz wracając do pytania pana redaktora, wydaje mi się, że to jest zupełnie taka koincydencja, ale że ta sztuczna inteligencja może być takim zwrotnym elementem bliskim tej rewolucji, której Kopernik dokonał. Wydaje mi się, że to jest fantastycznie, że właśnie tutaj w Krakowie ta debata się odbędzie. Mnóstwo ważnych wydarzeń, zaangażowane uczelnie, budowanie widoczności międzynarodowej. No wydaje mi się, że na tym polega budowanie uniwersyteckości tego miasta. Ja mogę być niezwykle rad, że część tych wydarzeń toczy się u nas. To będą debaty ekonomiczne, będą debaty na inne tematy. No to pokazuje, że są pewne osoby w historii, które pozwalają spajać różne dyscypliny, ale zarazem uruchamiać wyobraźnię i powodować, że ludzie się chcą spotykać, dyskutować, debatować. No tak patrzę na to wydarzenie. Największy ciężar będzie spoczywał na Uniwersytecie Jagiellońskim, profesor Jacek Popiel. Już dzisiaj zapraszam 24 maja na 3 dni do Krakowa i do różnych uczelni krakowskich, bo to jest nasza wspólna inicjatywa, powiązana zresztą z inicjatywą ogólnopolską, ponieważ ten Kongres Kopernikański rozpoczął się 19 lutego w Toruniu, a zakończy się też w Toruniu we wrześniu, natomiast Kraków jest pośrodku z racji tej, że no to tutaj studiował Kopernik. Natomiast to, co nas najbardziej zajmuje, to jest filozofia i ekonomia. I zadziwiające jest to, że wśród tematów, które będziemy poruszać, które no szczególnie myślę, że ekonomistów będą interesowały, jest problem pieniądza z racji tej, że Kopernika łączymy z astronomią, łączymy z filozofią, łączymy z teologią, łączymy z refleksją natury teologicznej także, ale także jest to problem pieniądza i myślę, że w dzisiejszej rzeczywistości ta problematyka no, polityki monetarnej może wywołać emocje, tym bardziej, że będziemy tam mieli fachowców od teorii, ale także od praktyki i te debaty no, mogą podnieść nam temperaturę. O to nam też chodzi właśnie, żeby w tej refleksji nie było tylko czegoś, co jest takie spokojne, ale także jest inspiracją i rzetelną oceną tego, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Europie, co się dzieje w świecie. Tylko bardzo krótko, ta debata, która będzie w Krakowie, ona jest znamienna tutaj akurat na naszej uczelni, bo ona będzie brzmieć, czego szefowie centralnych banków mogliby się nauczyć od Kopernika. Kopernik mówił, że jednym z największych grzechów, których się popełnia, to jest użył takiego pojęcia psucie pieniądza. Niezwykle adekwatny czas i temat na taką rozmowę. No to teraz pytanie do dyrektorów szkół artystycznych. Pamiętam, że jeden z wykładów, który poprzedzał te wydarzenia związane z tą krakowską odnogą Światowego Kongresu Kopernikańskiego, to był wykład o Mikołaju Koperniku gdzieś między memem a ikoną, więc jakby włączamy się w to myślenie takie kulturowe również o Mikołaju Koperniku. Profesor Wojciech Widłak. Właśnie kulturowe. Ja myślę, że warto zaznaczyć, podkreślić to, że Mikołaj Kopernik był postacią działającą wielonurtowo, że był, można powiedzieć, wzorcem człowieka interdyscyplinarnego. Miał bardzo różne, jakby się dzisiaj powiedziało, kompetencje i był też wizjonerem, co myślę dla artystów jest szczególnie ważne. Zresztą dowodem na to, jak inspiruje postać Mikołaja Kopernika jest choćby druga symfonia kopernikowska Henryka Mikołaja Góreckiego. Monumentalne dzieło, w którym są wykorzystane właśnie teksty naukowe Mikołaja Kopernika, których fragmenty są jakby dojściem, odkryciem pewnego fragmentu prawdy i takim zadziwieniem człowieka nad tym, czym jest ta prawda, nad wielkością, potęgą dzieła stworzenia i wszechświata. To jest coś, co w tym wszechświecie dźwięków również znajduje, można powiedzieć, jakąś paralelę. I tu chciałbym od razu zaprosić Państwa w listopadzie, 15 listopada dokładnie, planujemy właśnie zespołami uczelni wykonać te drugą symfonię kopernikowską Henryka Mikołaja Góreckiego, żeby w roku Kopernika przypomnieć o wielkim dziele, ale przede wszystkim też o wielkiej postaci, jaką był Mikołaj Kopernik. No to też muszę zapytać, co Akademia Sztuk Pięknych planuje, bo przecież poprzednik rektora Bednarczyka
jest autorem słynnego obrazu, który obecnie znajduje się w posiadaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie bezpośredni poprzednik, ale tam któryś z rzędu, no, jeden z naszych. Znaczy, cały czas pamiętamy o tym, że tak naprawdę to, co zrobił Kopernik, to przez niego runęło z łoskotem rozumienie świata i wyobrażanie sobie świata. Kiedy zacząłem śledzić, to pytałem, co ludzie w średniowiecza widzieli, patrząc w rozgwieżdżone niebo, to jest zupełnie co innego widzieli, niż my dzisiaj widzimy, czyli rozumiemy. I cały czas wiem, że Kopernik jest dla nas jednak takim zobowiązaniem do tego, żeby nie zasklepiać w oczywistościach tego, co malujemy ludziom w wyobraźni, tylko żeby odpowiedzialnie być gotowym do tego, żeby zmieniać obraz świata, bo to jest istota Kopernika, że on zmienił wszystko. I przed nami, a propos też sztucznej inteligencji, jest kolejny przełom rozumienia, odczuwania świata, tego, co my wszyscy, niezależnie czy jak to się mówi brzydko, znamy się na sztuce, czy się nie znamy na sztuce, my czujemy świat sobą, bo jesteśmy przecież osobami. I przed nami jest taki kolejny, jestem pewny, przełom kopernikański związany ze sztuczną inteligencją. Tak, tak, proszę, proszę. Pan redaktor wspomniał o poprzedniku pana rektora ASP, czyli o Matejce, to muszę powiedzieć, że Kopernik dokonał takiego przełomu także w dowartościowaniu Matejki. Po wielkim sukcesie obrazu Matejki Rozmowa Kopernika z Bogiem jest teraz 24, czyli już za parę dni, wielka wystawa kopernikańska na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie właśnie obraz Matejki będzie jednym z kulminacyjnych fragmentów tej wystawy, a ja dzisiaj już prowadziłem rozmowę na temat sprowadzenia tego obrazu jako centralnego elementu na wystawę w Rzymie. Proszę Państwa, to jest coś, co pokazuje, że ta rewolucja kopernikańska bynajmniej nie sięga tylko sfery nauki, ale także dokonała pewnego przełomu w myśleniu o polskiej sztuce. To jest wielka radość dla nas. To już tak na koniec woli podsumowania, tak jednym zdaniem poproszę każdego panu z rektorów. To, co nam w Krakowie powinno pozostać po tym kongresie kopernikańskim, światowym, profesor Stanisław Mazur. Z pewnym marzeniem o kolejnym wielkim kongresie. Profesor Jacek Popiel? Ja myślę, że jeszcze większe docenienie tego, co mamy tutaj w Krakowie. Profesor Wojciech Widłak? Dla mnie chyba najważniejsze jest to, że Kopernik nie bał się prawdy i powinniśmy tego uczyć jako akademicy i o tym pamiętać. I profesor Andrzej Bednarczyk? Nie mam pojęcia. Tak naprawdę i niech to będzie moje, niech to będzie moje credo, niech ja nie wiem, co będzie i co ma być. Jesteśmy otwarci. Ja chcę dużo nie wiedzieć i szukać i poszukiwać tego, co jest pochowane gdzieś po kątach, bo tam są wspaniałości. Szukać będziemy tu w Krakowie od 24 maja. 24 maja Światowy Kongres Kopernikański do 26. Przypominali, zachęcali i rzecz jasna zapraszali w Radiu Kraków profesor Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych. Bardzo dziękuję bardzo. Profesor Wojciech Widłak, rektor Akademii Muzycznej. Serdecznie dziękuję. Profesor Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. I gospodarz tego miejsca, bo dzisiaj program prosto z Uniwersytetu Ekonomicznego, profesor Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję. Jacek Bańka, dziękuję, do usłyszenia. Radio Kraków.